W szkole podstawowej nr 5 w Łomży programem artystycznym w wykonaniu uczniów rozpoczęło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród i zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych. Spotkanie laureatów konkursów, nauczycieli oraz rodziców i gości honorowych przygotowali pracownicy łomżyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz społeczność szkoły podstawowej nr 5 w Łomży. Cieszę się bardzo, że dzisiaj w naszej szkole odbędzie się podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych i wszystkim laureatom, którzy swoją ciężką pracą, wytrwałością w dążeniu do celu otrzymali takie tytuły. Cieszymy się, gdyż te tytuły zwalniają z pisania sprawdzianu w klasie szóstej. Uczniowie tym samym otrzymują 40 punktów na zaświadczeniu. Mamy w tym roku jako szkoła również czym się pochwalić, bo mamy 14 tytułów laureata, ale jako absolwenci naszej szkoły posiadają tytuły z roku ubiegłego, a więc będzie wszystkich ich aż 17. Tym bardziej, że mamy w tym roku 6-krotnego laureata. Jest to Wiktor Walewski. Cieszymy się, bo jest to uczeń, który na co dzień jest bardzo zaangażowany w życie szkoły. Jest też społecznikiem, także nie tylko czas poświęca na naukę, ale również na pracę społeczną. Należy do klubu wnuka Sybiraka. Jest w poczcie sztandarowym, a więc przez wszystkie 6 lat bardzo naszą szkołę reprezentował. Spotkanie laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych było okazją do przekazania gratulacji uczniom, nauczycielom i rodzicom. Jestem tutaj, aby podziękować uczniom za ich wysiłek. Być może dla wielu uczniów to tylko wspaniała frajda i doświadczenie, przygoda z nauką. Być może dla wielu to także wytężona praca. Dzisiaj jest wiele możliwości. Myślę, że oświata i szkoły, także sami nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani, ale także młodzież może korzystać z różnych źródeł informacji. Myślę w tej chwili o internecie, o tych informacjach pozytywnych, które w internecie się znajdują. Myślę, że to daje olbrzymie możliwości. Na spotkaniu w Łomży samorząd województwa podlaskiego reprezentował wicemarszałek Jacek Piorunek. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspiera tak cenne inicjatywy, jakie dzisiaj zresztą mamy możliwość przeżywać w szkole nr 5 w Łomży, gdzie przekazujemy nagrody dla uczniów bardzo uzdolnionych, a przede wszystkim laureatów olimpiad. Nie tylko organizujemy tego typu przedsięwzięcia jak rozdanie nagród, ale również fundujemy stypendia dla tego typu uczniów. To są stypendia unijne, które są w ramach samorządu województwa podlaskiego rokrocznie organizowane. To doskonała mobilizacja dla tych dzieci, bo rzeczywiście talent, dobra opieka, dobra szkoła, ale trzeba jeszcze tworzyć właśnie tego typu formy mobilizacji. Wręczenie nagród rozpoczęło się od uhonorowania Wiktora Walewskiego, ucznia szkoły podstawowej nr 5 w Łomży. Wiktor, jedyny w województwie podlaskim, został laureatem 5 konkursów przedmiotowych. W tym roku uczestniczyłem w konkursach z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i informatyki. No i udało mi się we wszystkich zostać laureatem. No, trochę to takie niesamowite. Nie myślałam, że mi się tak uda, ale jednak zostałem 5-krotnym laureatem. Nauczyciele organizowali dużo kół, na których poszerzaliśmy nasze wiadomości
W domu też trzeba było rozwiązywać testy, uczyć się nowych wiadomości, ale było warto, bo wiedza, nie dość, że zostaliśmy laureatami, to jeszcze teraz wiedza przyda nam się na następnych etatach naszej edukacji. Warto było jednak się uczyć, bo wiedza, którą posiedliśmy, przyda nam się na następnych etapach naszej edukacji. Specjalne podziękowania i gratulacje otrzymali także rodzice laureata. On robi to dla siebie przede wszystkim. Od dziecka był bardzo ambitnym i mądrym chłopcem. Także wynik jego faktycznie jest dla nas zaskoczeniem, bo nie spodziewaliśmy się, że tak daleko zajdzie i w tak wielu dziedzinach. No cóż, myślę, że tutaj największe są brawa i gratulacje dla niego samego za jego wytrwałość, determinację i ambicje też przede wszystkim. Jako rodzice możemy powiedzieć, że nie mamy z nim żadnego problemu i też nie pod naszym kierunkiem uczył się do poszczególnych przedmiotów. Tak jak mówię, robił to sam dla siebie, a najlepszym dowodem tego jest fakt, że w piątej klasie zrezygnował ze swojej pasji, bo trenował karate od piątego roku życia i jednak sam wybrał drogę, stwierdził, że nie podoła i nauce, i swojej pasji, więc póki co zawiesił treningi. No i jak widać, było to dobre działanie. Także, a poza tym jest normalnym dzieckiem, takim jak każdy. Posiada tylko wiele zainteresowań różnych, wszelakich, i po prostu to jest jego pasja. On nie jest jakimś, tak jak się potocznie mówi, kujonem, po prostu bardzo, bardzo interesuje się wieloma różnymi rzeczami i to wychodzi tak naturalnie. W rejonie działania delegatury Kuratorium Oświaty działającej w Łomży oraz powiatach łomżyńskim, zambrowskim, kolneńskim i wysokomazowieckim jest 141 laureatów konkursów przedmiotowych. Najwięcej laureatów, 35, ma Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży. W Szkołach Podstawowych nr 5 i 9 w Łomży jest po 14 laureatów. W Szkole Podstawowej nr 7 13 laureatów. Konkursy przedmiotowe są bardzo dobrą metodą podnoszenia poziomu edukacji, powiedział, podsumowując spotkanie, Jerzy Kiszkiel, podlaski kurator oświaty. W każdym typie szkoły, każdy rodzaj konkursu jest ważny. Sprzyja rozwojowi zainteresowań, sprzyja mobilizacji do pracy, do uczenia się. Uczy też rywalizacji. Życie w jakimś stopniu składa się z rywalizacji, czy to życie społeczne. Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni ze sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie edukacji w szkołach podstawowych.